Człowieka naprawdę niezwykłego. Człowieka, który łączył w sobie głęboką miłość dla Boga i Kościoła, miłość ojczyzny i lojalność wobec grupy, z którą się związał, partii, z którym się związał w ciągu swojej aktywności na Tenerife. Ale jego aktywność, bo był człowiekiem niezwykle czynnym, obejmowała też sferę gospodarczą, gdzie już w 1988 roku był założycielem w ramach tej ówcześnie stworzonej swobody gospodarczej spółdzielni, jeszcze wtedy spółdzielni gospodarz, ale zaraz później przeszedł już do indywidualnej działalności gospodarczej w sferze handlu. Później zakładał także wytwórnie żywności. Był czynny także w sferze przemysłu, dokładnie handlu, wyrobami chemicznymi. Był jednym z współzałożycieli banku, jednego z pierwszych komercyjnych banków w Polsce, Banku Silewskiego. Później od 1996 roku zajmował się z wielkim sukcesem handlem detalicznym. I teraz już w tym ostatnim roku zakupił także wytwórnię pieczywa. Bardzo bogata aktywność w różnych dziedzinach, ale aktywność jednocześnie związana z przeciwnościami. Wielkimi przeciwnościami był bowiem ofiarą kampanii prowadzonej przeciwko biznesmenom związanym z porozumieniem Centrum po roku 1993. Nie on jeden w tym mieście, ale znalazł się w więzieniu i dopiero w 2004 roku został oczyszczony z zarzutów, jak to było skazane. Wytrzymał to wszystko. Wytrzymał, był dalej aktywny. Działał w porozumieniu Centrum. Później, kiedy zmieniło się ono w Prawo i Sprawiedliwość, także i w Prawie i Sprawiedliwości. Był człowiekiem hojnym, finansowo. Działalność partii i tej pierwszej, i tej drugiej, działalności kampanii wyborczej w 91, 93 roku i kolejne, był kimś tak bliskim naszemu środowisku, że niewielu było takich, którzy go nie znało. Człowiekiem bardzo, jak to mówił ksiądz proboszcz, a przedtem moja koleżanka z parlamentu, niezwykle zatroskanym. Zatroskanym losem Polski, tym wszystkim, co dzieje się w naszym kraju. Zatroskany sprawą polskiej suwerenności i niepodległości. Zatroskany sprawą kształtu naszego życia społecznego, gospodarczego. Był kimś pełnym różnego rodzaju pomysłów, można powiedzieć całych idei, odnoszących się do tych dziedzin. Naprawdę człowiek niezwykły, wierny, wierny sprawie, polskiej sprawie. Był uczestnikiem wszystkich miesięcznych smoleńskich. Był kimś, kto tą wierność pokazywał także i w ten sposób. Ostatni raz widziałem go niedawno temu, 10 października tego roku, bo jak zwykle był. Był w kościele, później był na cmentarzu. Niewielu jest takich, bardzo niewielu. Odszedł, mówię tu po ludzku, przedwcześnie, bardzo przedwcześnie, dziesięciolecie przedwcześnie.
i ból, który dziś dotknął rodzinę, jest także bólem przyjaciół i bólem całego środowiska. Środowiska naszej formacji politycznej, bólem tych wszystkich, którzy go znali, czy nawet tylko o nim wiedzieli. Bólem wszystkich, dla których te cechy, które były dla niego tak charakterystyczne, tak uderzające dla tych, którzy z nim współpracowali, są ważne. Są przykładem, są czymś, co trzeba naśladować. Choć naśladować naprawdę trudno, bo ludzi tej wrażliwości, ale wrażliwości, która zmienia się w czyn, jest naprawdę bardzo niewiele. Jesteśmy pogrążeni w tym bólu, ale z tą nadzieją, o której mówił tutaj ksiądz proboszcz, nadzieją przyszłego życia, nadzieją, że się jeszcze kiedyś zobaczymy. Niech odpoczywa w pokoju.